Adam Małysz. 23-letni skoczek z Wisły. Już teraz wiadomo, zwycięzca tegorocznej klasyfikacji Pucharu Świata. Już nikt tego zwycięstwa mu nie odbierze, ale walczy jeszcze o jeszcze jeden rekord. O jak największą liczbę zwycięstw w sezonie. Trener Apoloniusz Steiner czeka. Wiatr niezbyt korzystny. Teraz zmienił się na przedni, ale ten wiatr wieje raz z przodu, raz z boku. No zobaczmy, zobaczmy. Adam Małysz. Ładny skok, będzie daleki, będzie tylko, żeby wylądował. Udało się, brawo proszę Państwa. To gdzieś w granicach rekordu skoczni, złapał się aż za głowę trener Apoloniusz Steiner. Wspaniały skok naszego zawodnika. Uśmiechnięty Adam Małysz. No i teraz czekamy, czy wystarczy to, aby zwyciężyć w dzisiejszym konkursie. Wydaje mi się, iż tak. Czy jest nowy rekord skoczni? Poczekajmy na pomiar odległości. Być może skoczył już poza ten punkt pomiaru elektronicznego. 138,5 metra. Adam Małysz nowym rekordzistą skoczni w Trondheim. A przed nami Adam Małysz i już za chwilę wszystko będzie jasne. Czy już dzisiaj zapewni sobie zdobycie Pucharu Świata? Adam Małysz. Bardzo ładny skok. Zachwiał się przy rozjeździe, aż się na moment wystraszyłem, żeby tylko nie upadł. Odejmą sędziowi kilka punktów zapewne za styl, ale odległość bardzo dobra. 129 metrów. I Adam Małysz wygra dzisiaj z pewnością ze Svenem Hanawaldem. Nieco odjęli punkty sędziowie za styl, za rozjechanie się nart przy odjeździe po skoku, ale 18, 17,5 nie są to złe noty. 129 metrów, czekamy jeszcze na notę od sędziego włoskiego, 18,5 punktu. Do lidera 3,6 punktu, miał 30 punktu zapasu nad Peterem Plewcem. Kamil Stoch, mocne wybicie, dobra prędkość na progu, spokojny lot, gdzie się zakończy, jest daleko, ależ minimalnie mogło się skończyć podpórką albo upadkiem, ale brawo dla Kamila, 140 metrów, tyle samo ile wczoraj miał w kwalifikacjach Piotr Żyła, tylko metr bliżej od rekordu skoczni, dodane 4 punkty za wiatr, no noty pewnie będą troszkę obniżone, no bo to lądowanie było, aż wszyscy pewnie mieliśmy mocniejsze bicie serca. Proszę popatrzeć, tu było wszystko dobrze i nagle lewa narta zakantowała, uciekała. No ale musi być liderem Kamil, musi być liderem, jest 280 i 40 punktu. Z pierwszej platformy będzie skakał Kamil Stoch. Jest zielone światło, potrzebuje tylko 132,5 metra. Ale zobaczmy, czy poradzi sobie z tą odległością, a gdzie w ogóle wyląduje. Ładnie wyszedł wysoko z progu i daleko leci, daleko poza tą zieloną linię, poza przerywaną czerwoną, poza rozmiar skoczni. I dominuje nadal, prowadzi, wygrywa 141 metrów Kamila Stocha i 29. wygrana w karierze w zawodach Pucharu Świata. Powiększy też oczywiście prowadzenie w cyklu Rower, jak również i powiększy swój dorobek w klasyfikacji Pucharu Świata o kolejnych 100 punktów. Tylko 10,8 punktu odjęte, ale noty od sędziów 4 razy po 19,5 punktu. Jedna nota 19-punktowa i tylko w ten sposób, myślę, możemy... To jest najlepszy komentarz do tego, co robi Kamil, jak skacze w tym momencie, jaką ma formę, jak nas zachwyca.